Witam Was w następnym odcinku na moim kanale. Z tej strony Agry Zdosiak. I zapraszam do obejrzenia tego odcinka. A w dzisiejszym odcinku przetrząsamy trawę na suche siano. Już trawa jest tutaj bardzo sucha, już jest chyba trzeci lub czwarty dzień, jak ta trawa leży na łące. Na wstępie tego odcinka chciałbym Was zaprosić do zostawienia łapeczki w górę, zasubskrybowania kanału z dzwoneczkiem i udostępnienia innym oraz zapraszam na kanały w opisie. A jeszcze nie przedłużam i życzę Wam miłego oglądania. Jak widzicie, tutaj sobie działamy z tym przetrząsaniem. Już trawa jest, jak mówiłem, bardzo sucha. Możecie zauważyć, aż tutaj lekki kurz leci. Wy tego nie widzicie, ale z mojej perspektywy to taki kurz się tutaj pojawia. Tutaj już jedną łąkę i klin przetrząsnęliśmy. I teraz przetrząsamy ostatnią. Bo wszystko już przetrząsnęliśmy i zobaczymy, jak tutaj nam wyjdzie. Akurat niedługo ma być już burza, więc dzisiaj się streszczamy, żeby zdążyć przez tą burzą, żeby to siano zrobić. Ale pogoda dobicuje póki co. Akurat nagrywam na tej łące, na której nagrywałem również koszenie. W poprzednim odcinku akurat możecie zobaczyć, jak tutaj kosiliśmy sobie na tej łące. To już same podjeżdża, więc będę po prostu teraz cicho, jak zazwyczaj w odcinkach, w których występują te czujniki z maszynami, więc zamieniam się w słuch. No więc mogliście przez moment zauważyć, jak kamera to uchwyciła, że ten kurz naprawdę leci. Może Wam przybliżę, to zobaczycie lepiej. Taki lekki kurz leci, ale ważne, że leci, bo to oznacza, że to siano jest suche. Ważne po prostu, żeby przed tą burzą zdążyć, żeby mieć po prostu wszystko z głowy. Tu jest łąka, jeśli chodzi o szerokość, no szeroka jest dosyć, ale długość to naprawdę jest też długa. Oczywiście całej nie nagram, bo nagram jak zwyczaj koszenia, zrobię po prostu cięcie i potem końcówkę Wam nagram. Także zrobię podobnie ten odcinek, bo ja bym miał nagrywać właśnie całą tą łąkę, to by to zajęło bardzo długo. Jeszcze Wam przybliżę, żeby było ciekawiej, jak sobie sama pracuję z przetrząsarką do jutwara. No więc byle, żeby skończyć przed burzą, robiliście siano. Wtedy będzie wszystko dobrze już. Wtedy sobie będzie deszcz padał na już skoszoną tą, nie skoszoną, tylko już łąkę, tą łąkę ściętą. Będzie jeszcze lepiej wyglądało, a ja już Wam pokazuję z bliska, jak to wygląda kolejny raz.
Papa myśli, że przez tą Bożą Gężynę, bo nagrywam to w tym dniu, co będziemy akurat grabić i prasować od razu. Boże, może być w ten dzień, co akurat to nagrywam, ale ja wiem, nagrywam to na zapas oczywiście. My już tu przetrząsamy czwarty raz około, bo już czwarty dzień to czwarty raz przetrząsamy i ostatni właśnie. Tak ten ostatni raz chciałem wam nagrać, jak przetrząsamy, żeby tutaj lepiej wyglądało to trawa, żeby pokazać, jak to się ona wygląda. Ale tak potem chodzę, to już widać, słychać, że jest suchy. Tu jeszcze niedużo nam dostało. Ja zrobię może cięcie, żeby na tym przedłużać. I widzimy się, moi drodzy, po cięciu. No, tak, że jesteśmy już po cięciu. Ja już tutaj kończę ten odcinek, już zostały nam tylko dwa przyjazdy, jeszcze go nie będę nagrywał. Także zostawcie łapeczkę w górę, zasubskrybujcie kanał z dzwoneczkiem, udostępnijcie innym oraz zapraszam na kanał w opisie, również czytajcie całe opisy, no bo mogą zawierać sytuacje dotyczące filmu i kanału. Tak więc do zobaczenia w następnych odcinkach. Trzymajcie się. Cześć.